Naszego hosta Utino, bardzo miły. Już zauważył, że dużo gadam. Postaram się mówić mniej, no już trudno. Taka jestem. Mieszkamy sobie teraz w dzielnicy Kolonia Industrial. Wyszliśmy na spacer. Za 2 godziny pewnie będzie ciemno. Ale wyjdziemy na chwilę, chociaż już powoli nas dojeżdża zmiana czasowa. Póki żyjemy, to będziemy zwiedzać. W Meksyku jest 12 linii metra i każda stacja ma obrazek. Tutaj jest akurat konik. O, konik będzie pokazany. Ponieważ kiedy zaczęto budować metro w mieście Meksyk, to było dużo ludzi, którzy nie potrafili czytać. Było dużo analfabetów, więc poradzili sobie z tym tak, że właśnie robi takie znaczki. Danie kosztuje 5 peso, czyli złotóweczkę. Nasz pierwszy meksykański posiłeczek z tego. The pickles, the papas, the carne i the zaroni. Wow. Idę to do. Oddzielne tylko dla dziewczyn, bo nie zawsze jest bezpiecznie, więc dziewczyny, szczególnie w godzinach szczytu, mają swoje własne wejścia, swoje własne wagony w metrze czy tutaj w metrobusie. My mamy tutaj koleżkę Tino, więc na spokojnie możemy sobie z lokalsami podróżować. Son las chicas allá. Mamy wejście dla kozaków. A w środku wygląda to tak, kobietki mają różowe siedzenia. Teoretycznie faceci nie mogą tutaj wchodzić, a praktycznie wygląda tak, że jakiś pan sobie tam stanął, bo mu wygodniej. Okazuje się, że ta różowa część to jest dla kobiet, ale też dla osób niepełnosprawnych i starszych, dlatego tu się jeszcze zdarzają jacyś faceci. A oprócz tego w metrze, w metrobusach są takie zabory bezpieczeństwa. Chodzi o to, że jeśli dojdzie do jakiegoś aktu przemocy, to kobieta czy byle kto po prostu to dowidzi, pociąga za to i na następnym już taki środek transportu zostaje zatrzymany. Wjeżdża policja i sprawdza, co się dzieje i o co chodzi. Jest o wiele więcej policji w mieście, właśnie głównie w tym czasie, kiedy jest więcej turystów, kiedy jest jadę de los Puertos, to święto i w ogóle dużo się rzeczy dzieje, więc dzisiaj podobno będzie jeszcze więcej niż wczoraj. Wszystko właśnie po to, żeby było bezpiecznie, żeby turyści nie bali się i przejeżdżali. Ale to też jest dla bezpieczeństwa oczywiście mieszkańców miasta. Chcę się zapytać o radę kogoś, to lepiej zapytać kobietę tutaj lokalną niż policjanta. ¿Qué estás riendo? Estoy riendo porque tienes espíritu de reportera. Eso. Tak jest, proszę Państwa, ja tutaj jestem z misją reporterską.